Dzień dobry moje kochane skarby w kolejnym filmie. Tak jak mówiłem wam we filmie, który został opublikowany w sobotę, dzisiaj wracam do was też takim spontanicznym filmikiem odnoszącym się do tego dokładnie, dlaczego mnie nie było prawie 2 lata na YouTubie, co się stało, dlaczego byłem w zakładzie karnym, co ja narobiłem, jak ja zbłądziłem w swoim życiu. Dzisiaj o wszystkim wam dokładnie moje skarbki opowiem, ale już następny film, który zostanie opublikowany na kanale w marcu, to już będą normalne nagrania kamerą na naszych tłach, tak jak było, i będzie co bajeczka rewelacja. Na wstępie tego filmu bardzo się cieszę za ostatni odzew, który był pod ostatnim filmem na kanale. Cieszę się, że jest dużo ludzi, którzy nie oceniają mnie przez pryzmat tego, co ja zrobiłem w przeszłości, a oceniają mnie ze względu na wiedzę kosmetyczną, polecane przeze mnie kosmetyki, preparaty, raz tanie, raz drogie, niekoniecznie tylko polskie, również koreańskie preparaty, ponieważ takie też będą na kanale. Dziękuję wam za to ze szczerego serca i naprawdę, moi kochani, dzisiaj wam powiem taką jedną krótką refleksję, że nie jest tak, że każda osoba, która siedzi w zakładzie karnym bądź była w zakładzie karnym, jest największym degeneratem społecznym. Okej, mogę się zgodzić, jeżeli chodzi tutaj o zabójców, gwałcicieli, pedofili, ponieważ ja jestem w zupełności przeciwny takim działaniom i ja takich ludzi nienawidzę. Ponieważ dla mnie jest niedopuszczalną sytuacją skrzywdzić kogoś w formie molestowania, gwałtu, zabójstwa tym bardziej. I ja za taki artykuł nie odbywałem kary pozbawienia wolności w zakładzie karnym. Ja odbywałem karę w zakładzie karnym za oszustwa, dokładniej artykuł 286, paragraf 1 kodeksu karnego. To nie były przestępstwa popełniane przeze mnie w okresie, kiedy prowadziłem swój kanał na YouTubie. To było wszystko w zupełności wcześniej. To było w okresie 2014-2016. Na YouTuba wróciłem w 2018 roku. Założyłem kanał na YouTubie w 2018 roku. Powiem wam tak. Kiedyś, sam to przyznam szczerze, byłem bardzo złym człowiekiem. Tak, byłem bardzo złym człowiekiem, byłem jednym wielkim samolubem, myślącym tylko i wyłącznie o sobie, o swoich potrzebach, nie zwracałem uwagi na to, że są inne osoby, które na przykład do mnie mówią: Kacper, spauzuj, Kacper, zatrzymaj się, Kacper, ogarnij się. Ja tego nie słuchałem. Ja byłem zawsze najmądrzejszy, ja miałem zawsze we wszystkim rację, a ta racja przełożyła się na to, że trafiłem do zakładu karnego. No niestety. To też nie jest tak, że, ponieważ już wam wszystko wyjaśniam, ja odbywałem 3 wyroki. Pierwszy wyrok był to 8 miesięcy pozbawienia wolności, drugi wyrok 3 miesiące pozbawienia wolności i trzeci wyrok rok pozbawienia wolności, co nam daje łącznie rok i 11 miesięcy pozbawienia wolności. Ja zakład karny opuściłem po roku i 7 miesiącach, wyszedłem 4 miesiące szybciej do domu i bardzo się z tego powodu cieszę. I to też nie jest tak, że tych wszystkich przestępstw dopuszczałem się tylko i wyłącznie sam. Ponieważ w tych przestępstwach brały ze mną również inne osoby udział, one zostały również ukarane. Dokładnie chodzi o to, że w okresie 2014-2016 zakładaliśmy fikcyjne konta na platformie Avon. Oczywiście ja tych kosmetyków nie używałem. I sprzedawaliśmy te kosmetyki po cenach bardzo, bardzo niskich, co przekładało się oczywiście, rzecz jasna, na zysk. Zysku z tego nie było, pożytku też żadnego z tego nie było, a finał był taki, że trafiłem do zakładu karnego. Ja do tego się przyznaję otwarcie, ponieważ wiem dzisiaj, że naprawdę to było coś okropnego. W każdym bądź razie ja naprawiłem swoje błędy, nie tylko odsiadką penitencjarną, jaką był mój pobyt w zakładzie karnym, a również naprawą szkody, czyli spłaciłem pokrzywdzonych, naprawiłem swoje szkody i ja swoje szkody naprawiłem jeszcze przed pojawieniem się w zakładzie karnym. Jeszcze będąc na wolności w okresie 2021 roku, dokładnie mnie zamknięto 30 lipca 2021 roku. I ja jeszcze przed osadzeniem w jednostce penitencjarnej naprawiłem swoje szkody za przestępstwa, których się dopuściłem. Są osoby, które brały w tym udział i do dnia dzisiejszego nie naprawiły szkody, ale to są ich sprawy, ich będą sądy za to ścigać, mnie już nie będą. I nie można bagatelizować takich rzeczy. Ten filmik jest naprawdę spontaniczny, moje kochane skarby. Nie można bagatelizować takich rzeczy, ponieważ ja też komuś coś zabrałem. Też od kogoś coś wziąłem. Ja musiałem to oddać. Ja musiałem to spłacić i ja to zrobiłem. Naprawiłem swoje szkody. I
to jest przeszłość. To jest już zamknięty rozdział definitywnie w moim życiu. Prowadząc kanał na YouTubie od 2018 roku, tak naprawdę żyłem już uczciwie. Chciałem o tym wszystkim zapomnieć. Sprawy w sądach się toczyły. Jedna się toczyła półtora roku, druga się toczyła pół roku. Trzecia się toczyła, bagatela, chyba 7 miesięcy, jak dobrze pamiętam. Doliczmy do tego apelacje od wyroku, wnioski o sporządzenie uzasadnień, apelacje od wyroków. Oczywiście tutaj też adwokaci działali. Nie udało się. Poszedłem siedzieć. Zrobiłem swoje. Ja tutaj nie mam zamiaru teraz się rozżalać, rozczulać nad sobą, ponieważ ja tam nie trafiłem za darmo. Nikt mnie tam nie zapraszał. To nie jest hotel, który powiedział: Kacper, idź tam sobie, zapraszamy ciebie na weekend, na rok, sobie przyjdź, tak, on nas odwiedź. Tylko ja tam trafiłem za coś. Za coś. Za coś, co zrobiłem źle. I ja mam odwagę o tym powiedzieć. Ja naprawdę tego żałuję, będę żałował raczej do końca życia. Mimo tego, że jest to przeszłość, rozdział zamknięty, naprawa szkód. Naprawiłem wszystko, ale ja i tak w dalszym ciągu czuję się z tym źle. Czuję się z tym źle. Kiedy te przestępstwa popełniałem, nie czułem się źle. Było fajnie. Coś nowego. Ale później nabrałem takiego naprawdę do siebie dystansu, zrobiłem sobie optymalny rachunek sumienia i wierzcie mi, wnioski, które przyszły do mojej głowy... O nie, 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 nie. Zdałem sobie sprawę naprawdę, jakim byłem człowiekiem. I nigdy, nigdy więcej. Nikomu nie życzę nigdy w życiu, aby trafił do takiego miejsca, jakim jest zakład karny. Naprawdę. Ale też nie można myśleć, że w więzieniu siedzą tylko i wyłącznie degeneraci. Ja w więzieniu byłem rok i 7 miesięcy i uwierzcie mi, że w dzisiejszych czasach naprawdę też potrafią zamknąć za bzdurę. Za bzdurę. Ale no niestety, taki mamy kraj, takie mamy prawo. Niestety, jeżeli trzeba iść siedzieć, to trzeba. Temat moich przestępczych wybryków, żeby to tak delikatny sposób nazwać, zamykam. O, jeszcze kłaczek od Rokusia tutaj mam. Pieski będą również na kanale. Rokuś mnie przed nagraniem tego filmu po prostu wycałował i dał mi dawkę miłości, dlatego kłaczek na swetrze. To jest moja, moi kochani, przeszłość. Ja już nie chcę po prostu żyć tym i zaczynam wszystko od nowa. Z czystą kartą jestem już definitywnie rozliczony ze wszystkiego. Wracam na YouTube'a, nagrywam merytoryczne filmy odnośnie nowości kosmetycznych i różnego rodzaju też spraw kosmetycznych. Przez rok i 7 miesięcy będąc w zakładzie karnym nie marnowałem czasu. Edukacja, edukacja i jeszcze raz edukacja. Pokażę Wam w którymś filmie książki, które naprawdę warto przeczytać, jeżeli chcecie się dowartościować, chciałem powiedzieć bzdura, po prostu dowiedzieć się więcej na temat składników kosmetycznych, na temat działań różnych składników, czego konkretnie unikać. I ja Wam takie polecajki książkowe zaprezentuję. Także odniosłem się do tematu, dlaczego mnie nie było 2 lata i gdyby nie jedna osoba, którą poznacie za jakiś czas, na pewno z całą pewnością, nie prowadziła tego kanału i po prostu nie dodawała filmów de facto, które wcześniej były opublikowane, ten kanał by umarł śmiercią tragiczną. Po prostu zostałby zapomniany, ale on został utrzymany na jakimś tam poziomie i ja wierzę, że uda mi się to odbudować. Ja nie oczekuję teraz tutaj wyrazu współczucia, ponieważ wy mi nic nie zrobiliście złego, ani ja wam nic nie zrobiłem złego. Ja zrobiłem złego wiele innym ludziom i to naprawiłem, ale zdaję sobie sprawę, że po prostu tak łatwo o tym nie zapomnę i rozpoczynam nowe życie, wracam do Was na kanał, będą rozmany, cud, bajeczki, rewelacje, będą kosmetyki, będą petardy kosmetyczne, także wszystko wraca powoli do przodu, będzie dobrze. Wiem, że do końca życia będę miał osoby, które są mi nieprzychylne, życzą mi wszystkiego najgorszego, albo żebym wrócił jeszcze raz do więzienia, ponieważ takie komentarze również na kanale były. Mają prawo mi to życzyć, ale jest taka fajna definicja: nie życz nikomu tego, co tobie niemiłe. I ja zawsze będę tym żył, ponieważ osoba, która nie była w zakładzie karnym, nie wie, jak to wszystko wygląda od poszewki. Także nie można życzyć ponownego powrotu do więzienia ludziom, ponieważ naprawdę strata życiowego czasu, moi kochani. Także wracam do Was i chciałbym Was jeszcze raz bardzo przeprosić, jeżeli Was zawiodłem. Prosić Was o to, żebyście tutaj oczywiście byli ze mną.
I dziękuję Wam za to wszystko, że byliście, pisaliście komentarze, byliście na premierach, pisaliście miłe maile. Także naprawdę dziękuję. Dziękuję i jeszcze raz dziękuję Wam za to wszystko. Jesteście mistrzami, kocham Was bardzo. Tak jakbym to powiedział kiedyś, cud, bajeczka, rewelacja. Nie ma o czym gadać, nie ma o czym dyskutować. Także ostatni filmik, kochani, z telefonu. To jest taki spontan, postanowiłem, że usiądę, ponieważ tak wiedziałem, że temat mnie nie ominie, a ja bardzo się chciałem odnieść do kwestii moich wyroków, mojego osadzenia w zakładzie karnym. Musiałem się do tego odnieść. Ja generalnie rzecz biorąc czułem się zobowiązany do tego, ponieważ filmy na YouTubie są na ten temat, że Kacper L. został zamknięty w zakładzie karnym, Kacper L. zrobił tamto. Ja się też musiałem do tego odnieść. Zdecydowanie, także jest to przeszłość, do której już nie wracam. Przedzielam ją grubą krechą, już jej nie ma i na YouTubie już ten temat też nie będzie poruszany z moich ust. Ja po prostu wracam oficjalnie do tematów kosmetycznych i na tym się skupiam. Także dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Jeżeli Wam się materiał podobał, proszę o łapeczkę w górę. I dziękuję Wam serdecznie za to, że jesteście. Także co? Widzimy się już w następnym filmie odnośnie kosmetyków i cud bajeczek rewelacji. Także trzymajcie się ciepło. Buziaczki, hej.